80-lecia. Dokładnie w rozgłośni lwowskiej Polskiego Radia. Ich cotygodniowa audycja, której byli autorami i wykonawcami na wesołej lwowskiej fali, nadawana była od 1932 roku i bardzo szybko stała się przebojem nad przebojami. W czasie jej nadawania ulice polskich miast i miasteczek pustoszały. No, jak później w czasie emisji stawki większej niż życie. Co pani chce robić z moimi palcami? No muszę obciąć paznokcie. To jak ja będę wyglądał bez pazgnłości? Niech pani choć jeden zostawi. Nie, ja poproszę na sam pierw fryzurę. Proszę bardzo. Proszę siedzieć spokojnie, bo pana skaleczę. To za co? Co ja pani złego zrobił? Ja pani pierwszy raz w życiu widzę. A, to ja lubię to. Ale to ładnie słychać. To weź pan ten talerz, bo ja nasypię popiół, szkoda. Dopowiem jeszcze tylko, że Szczepko i Tońko, Kazimierz Wajda i Henryk Vogelfänger, w czasie wojny występowali w zespole teatralnym Wojska Polskiego na Zachodzie. Po wojnie Szczepko wrócił do Polski i pracował w Polskim Radio w Warszawie. Natomiast Tońko najpierw mieszkał w Afryce Południowej, potem w Anglii, gdzie uczył łaciny w koleczach. Też wrócił do Polski, ale dopiero w 1988 roku. Oto oni w najlepszych latach swego życia. Proszę. Co się ciągnie, joj. Szczepciu, czego ona mnie tak morduje? Ona mnie pcha te kielbasy pod nos i ja powącham i chcę zjeść. Ona kiwa głową, że nie. Zaraz będziesz widzieć. Można? Proszę bardzo. Opowiadam cały czas o Szczepku i Tońku, bo to oczywiście największa atrakcja tego filmu, ale są i atrakcje inne. Loda Niemiżanka jako Wanda i jej dziwny ukochany fabrykant Dalewicz Aleksander Żabczyński, który przechodzi radykalną przemianę, by w konsekwencji zdobyć przebojem jej, no to znaczy Wandy, serc. Ale jest jeszcze Hipek, Stanisław Sielański, ozdoba każdej przedwojennej komedii. Są także jeszcze inne atrakcje. Trzeba będzie pójść tę babę troszkę tak zabajtlować, rozumiesz, ty mnie, żeby niby z nami zatańczyli, co? No jo, masz tą ciurę, chodź. Nie pozostaje mi już nic innego, jak tylko zaprosić Państwa do obejrzenia tej komedii prezentującej unikalny folklor lwowski i jego najpopularniejszych przedstawicieli, czyli Szczepka i Tońka. I do zobaczenia za tydzień.
miasto Lwów. No ale nie o Lwów nam chodzi, tylko o Lwowianina. No wiesz przecież, po cośmy tutaj przyjechali. Nie wiem, pandeczko. Po pierwsze musisz... Wiem, stryciu. A po drugie? Po drugie musisz... O, także wiem. Ale nic z tego nie będzie. Słowo musisz dla mnie nie istnieje. Pandeczku, tu przecież o twoje szczęście chodzi. Rozumiesz? Rozumiem. Ale jeżeli moim szczęściem ma być ta wąsato-brodata foka w okularach, to jeszcze raz mówię, że nic z tego. A pan Dalewicz to doskonała partia. Człowiek taki inteligentny, taki nieprzeciętny. I bogaty. Najbogatszy fabrykant zabawek i lalek grający. A ja nie chcę jego majątku. I nie chcę być jeszcze jedną lalką tego pana. Niech ty chuj... Cóż to? Franciszek, oczu nie ma, czy co? Żebym chciał cicho wejść. Tak, naturalnie, cicho, cicho. To nie wystarcza, to za mało. Wszystko, żeby tylko w pracy przeszkadzać. Też jest corpus delirium, żebym chciał cicho wejść. Boże, to ileż raz ja mam powtarzać? Cisza i praca. Praca i cisza. Coś ona falszywi gra. Gdzie falszywi? Gdzie? Co ty zawracasz głowy? No, wszystko no... fajno jest. Już ty tłączył talenta do muzyki, tu nie ma zagrejca. Ta ma być przeciw. La 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 la. Nigdy w świecie. La 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 la. Skąd ta straszni? La 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 la. Nie byłaś ty, tra la 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 la. Gdzie opadłeś, to ma być na maszkowski kraj. Pisz jak on gra, ta tak jak śpiewał ja. Pamiętaj ty, se, Tońku. Pójdź, szepciu, powiedz, co? Kto się tobie przyda, pamiętaj, że nie w szczęści. O! Kto ma forsy, temu zdaje się, że u król żyje, pije i przystawia se puszczy przy nim ból. A gdy nagle forsa skończy się, wtedy kończy się cały bal. Znęka, kwęka, co zostaje mu po tej forsie żal. Wyha, opłat swaj, nie mamy nic, a mamy raj. Na nic nie zrobię zło, utrać jak nie masz co. Jak ty zima, tu martwimy się, a cieszymy się jak już maj. I ty świat hulamy sobie tak razem, opłat swaj. Upamiętaj ty, se, Tońku. Pójdź, szepciu, powiedz, co? Że kulega braci najwięcej w życiu znaczy, nawet więcej niż miliony sto. Kto ma forsy, ten kulegi ma przyjacieli, ma wszystko ma. Jest kochany, żyją pięknym, gdzie się tylko da. A gdy nagle forsa skończy się, wtedy pisze się na nie psy. Niech go nie zna, niech nie kocha, bo to nie to, co my. Bo my ma opad swaj, to takie kiewa cały kraj. Jak już zima, tu martwimy się, a cieszymy się, jak jest maj. Ale zawsze wszędzie ty ja razem opad swaj. Muzyka.
jakby nagle morza skończy, wtedy kończy cały bal. Lejka, nie dodaję mu głodny, morski żal. A my dwa opozwaj, nie mamy nic, nie mamy rej. Co to ma znaczyć? Marsz za mną! No, gdzież oni są? Bliżej. O, nie Franciszek, oni bliżej. Proszę bliżej do pana dyrektora. To wyście zaczęli śpiewać. Nie, proszę łaski pana dyrektora. To my właśnie skończyli, a lalka zaczęła. Bo Tłajku mówił, że ona się popsuła. Ona śpiewała tak o. Tra la 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 la. Nie! La 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 la. Co? To wy nie wiecie, że tu nie wolno śpiewać? Tak. Co? Nie. Co? Nie. Zamiast pracować mam fiolki w głowie. A czy wy wiecie, czym to pachnie? Co, fiolki? Cicho, Tłajku, teraz pan dyrektor gada. Halo! Pan Durczyński, moje uszanowanie, sługa uniżony. Tak, owszem, ale... Nie, ja nie do pana, nie zgodzę, no ja do siebie tak, sam do siebie mówię, nie cicho, co to za wyrażenie, co foka, także? Cię, foka, nie, także nie do pana, nie. Ja tu mówię do foki, do jednej foki. Właśnie jest tu obok mnie taka źle tresowana foka. Nie, ale pan nawet sobie nie wyobraża, panie, jak ona o panu myśli. Nie foka, skądże foka, panie, banda. Co to ma znaczyć? Nie, to ja chciałem powiedzieć, że jak ona myśli o tym transporcie lalek. Wiesz, które właśnie chciałem u pana zamówić dla jej sklepu. 200 sztuk, a podobno grające i ślicznie grają. Pan pozwoli, ja panu zademonstruję, dobrze? Co? Niewyraźnie. No, nic dziwnego, przez telefon. Zresztą ja sam panu zaśpiewam. La 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 la. Źle proszę łaski pana dyrektora, to ma być la 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 la. Cicho właśnie! Co nie, to jest la 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 la. Ja przepraszam, ale kończę Marek, to ma być tak o. Tra la 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 la. No fałszywie, no naturalnie, ale to nie lalki, to... Wnosić się stąd! Proszę natychmiast wyjść z kancelarii. La la... Co? Halo? Niech kasję wypłaci im do końca tygodnia i nie chcę ich więcej widzieć. Kiedy proszę pana dyrektora, to Szczepciu niewinny, to winny tylko ja. A właśnie, że ja jestem winny, Tłońku jest niewinny. Czeliście? Marsz! A ja właśnie o tym marszu chciał powiedzieć. Proszę, tych mi nie wyjść! Tej rączki, panu Godów. Franciszku! Słucham, panie pryncypalie. Franciszek pójdzie do ekspedycji. Niech przygotują 200 lalek śpiewających do wysłania. No i co, nic? Nie ma żadnej posady, nie? Absolutnie? Korepetytor potrzebny do eleganckiego domu. Jest wyjaboty z eleganckiego domu? Zara. Woźny do banku od Zara. Cuni, Szczepciu, cuni. Choć zara, bo ktoś chapnie to. Gdzie? Także referencje są potrzebne. A, to trzeba w takiej referencji przyjść od razu. To za co to kupić nie ma. A to Tłońciu być właśnie, to fajny kawałek jest, bracie. Siedzi się cały dzień, duży kawy, cygrbaty, misza, z dyrektory chodzą. Do kasy chorych syna leżysz?
Już więcej nic nie ma, jest jeszcze co? Czekaj, tu łopot spod... Matrymonalny, kupno-przedaż, lokali. A ja myślę, Płońciu, zaraz rania jutro trzeba pójść do magistratu, mają kanał robić w zimie, to my kapniemy jakieś fajne roboty. Nie, chociaż Niuśku mnie mówił, że on... Cichu! Nie, ta Niuśku się na tym zna, bo... Wyleczki, cichu! Nie, szczepcie, słodko, bo... Oj, to ze skóry można wyskoknąć! Cichu! No co ty nie pojesz do tego? Taka matka stretna zostawi takiego dziecku leżeć, a sama z całą pewnością poszła do innej baby na plotki. Błąciu, trzeba dziecku zostawić, bo jeszcze pojedzą, żeby mu ukradli. Teraz taka młoda kraść dzieci. Błąciu, ja położę, bo my sobie jeszcze widy napytamy. Moje malenki. Szczepciu, trzeba będzie poczekać, aż matka przyjdzie. No i co my teraz robimy? A jedziemy na policję, dziecku damy tej ferki. Czepciu, nie chodźmy tam. Czegło? No co on takiego zrobił, żeby go pakować na policję? Co on ukradł pidaństwo maleńki słodki? Masz tu anciurę. To co on winny, moja bida moja. Моя морда сводка. Перлички, червоні гузички. На кого випадні, на те губець. Тихо, ну. Ти такі сладкі, такі кухані, маленькі. І ну же ти чогось такі цікаве до плакання, варзу. Щепчу. Чого ж он так шичив? Та як не мак шичить, як ти дєшкін фур тармосиш. Та весь повжде нарубнем, як отпочні трошки. Ну тихо, моя рибча сладка. Моя маленькі, сладкі мої. Ну, ту, файну, пань. Ой, як тобі добре, правда? Правда же твої добре. Ну і где ти то дєцьку положиш? На голі дешки, та ти хочеш, щоб си мікру з кощі поламав це, цо? Фу, та виплюй то. Та я би воляв і собі не вір, що зробить. І такому малейству, як і кшивди. Нікадай, твочу, нікадай, ну бірше, ніх, братчі, підкладай. Може, його щось там гнечим, може, його розпакуєм. Зостав. Нєча вєнцій, ну, твої вілебні рончки. Я то сам зробив. Пищирадло. Ага. Чепчу, я уж вим, для чего он плаче. Он стал с певностью годный. Первше мудре слово, Кончу, же ты поведел. Кончу, маш трошка пенензи, дужу. Беде мяу за 4 шуски дробными и за 2 злоти грубими. Тончу, я тебе прошу, скокни ту склепичку до пани Райхови. Куп, які файне жарці для дєцка. І ну, на єдні ноці. В тих вилепці. Ooh.
A, taki chłop, joj, no. Tra-la-la-la, no. Z dala widać już niestety wieże kościoła Elżbiety. Może uda się, że powrócę zdrów i zobaczę miasto Lwów. Haha, ty, to jeszcze byś gadał po lwowsku, jak sam cesarz byś wiedział. No cicho. Jeszcze z ojcem na łódki do szynku pójdziesz, byś wiedział. A w tym szynku jakiś zejdu łódki postawił. Proszę. Cicho. Oj, żebyś mnie był troszkę pomógł, jak ja taki zmęczony jestem, uwładowany tu nic. Już im przyniósł szczepciu. Мамчу, сладка, люди, что он нанес, ну? Шепчу, свежутка, бардзу вам нетка, как масевку. Я-то то великану цицот, а як детску можно кильбасы, то не сами, не с хлебом. Та есть, дурне варя-то, та детску даю млеку, даю арбаты, а с острых жечи, что на вижу румяных. То там есть млеку, вот вчора зустав. Шепчу, я чегось его так бардзу любим. Wiesz co ci powiem, Tonciu, że ja też. Moja rybcia, słodka moja, moja sierotka. No, ta nie sierotka, bo ja będę dla niego matka. Ja też. No ta dwie matki byś dziecko miało, a to niemożliwe. A ty byś chyba, ja wiem, ojciec. To ja tatu. Jo, i no Tonciu, on musi się szac nazywać, rozumiesz ty mi? Jaki on by miał imię, no? Ja myślę, że najlepiej, żeby się nazywał po ojcu Antoni. No to już chyba lepiej po matce Szczepan. Nie, to nie pasuje. Szczepciu, ja już padnę. No. Najlepiej by się nazywał Bajbus. Bajbus? Jo. A jo? Fajno, Tonciu, fajno. Jo, szpanuj tu, jaki on ma fafuli czerwony, jo? Pyski spasione ma. Ja? I no, Tonciu. На львовські сумєні, на львові слову гонору, вже для байбуса вшистко. Серце. Душі. І вшистки в них шлості. Які іну маєш? Іну шепчу, треба беді скокнути до тітки Бандюхови, щоби повідяла, як всі кругу його ходить. Może trzeba to pomognąć? A potrafi pan? Co? No to drzwiarni? Tar terminowali. Co pani mówi? No taki bater. Jakby go ze szczepciem w ręki dostali, my mu dali porcję fajny. Górne waria, Tońku, co ty gadasz? Ta starter nie jest żaden bater. I no to jest taki, jakby ja ci to powiedział, taki ding. No więc, pomogą mi panowie? Austriackie gadanie, ta pewnie. Ta samochody to nasza specjalność. Zaraz się zabieramy do roboty. No, masz? Co? Bo... No to coś strasznego będzie, no. To po co ty się chwalił, że ty się znasz na maszynach? Bo ja myślał, że ja się znam, no. Umyliłem się. No, to trzeba będzie coś naprawić. Ta inaczej wstyd i hańba okrutna. A bo ja wezmę, zakręcę te muterki tutaj. A? Też pindręcem. Może to co pomoże. Thank you.
Nyrka jest, śledziona jest, serce jest. Tutaj co brakuje? Tak, was wierzchu, tu nic, wszystko rośnie ze mnie jak rosło. A co we środku, tu ja nie. Ale chwała Bogu, że ja żyję, bo jakby ja umarł, to ja by tego nie przeszł. Tłoczu, no? Bajbus! Gdzie bajbus? Wanda, no, nareszcie powróciłaś, chwała Bogu. Przebieraj się prędko, bo zaraz pan Dalewicz tutaj nadejdzie. Myślę, że już nie ma po co. Wandziuniu, po pierwsze... To znowu od początku, nam to już na pamięć. Że ciocia, że rodzina, że sklep, że wrócimy z pustymi rękami, co? Właśnie, właśnie. Ale nie martw się, stryciu, z pustymi rękami w każdym razie nie wrócimy. Cisio, syneńku, no cisio, zaraz ci stryjcio mleczka przyniesie. Co to jest? Dziecko. No przecież widzę, że nie samochód, tylko dziecko, ale co za dziecko? Po pierwsze, ładne, po drugie, moje. Wanda, proszę cię bardzo, nie żartuj, tylko powiedz serio. No przecież mówię wyraźnie, dziecko, no moje dziecko. Twoje? Moje. Ojej, w głowie mi się kręci. Może ja śnię, może ja śpię, pan dał szyfli mnie. A, nie, więc ja nie śnię, więc ja nie śpię. To twoje dziecko? Moje dziecko. To ty masz dziecko? No trudno, stryjku, no nie mogę dłużej tego ukrywać. A ojciec, gdzie ojciec? Ojciec? Ojciec, rozwiedliśmy się. Oddał mi moje dziecko i pojechał w świat. Co będzie, co to będzie? Co ciocia na to powie, co rodzinka powie, co powie pan Dalewicz? Myślę, że pan Dalewicz się bardzo ucieszy, jak mu powiem. Nie waż się mówić o tym komukolwiek. Jaki śliczny, jaki cudny, zupełnie podobny do stryjcia. Jeszcze nie waży być do mnie podobny. Dosyć tego, dosyć pachy manatki, wyjeżdżamy do Warszawy. Niech ciocia tę całą sprawę rozstrzygnie. Więc nie zaczekamy na pana Dalewicza? Przeciwnie, musimy wyjechać, zanim on tutaj nadejdzie. No to niech go stryjcio troszeczkę zabawi, a ja spakuję walizy. A może by pan dyrektor tak jaskółeczki włożył? No, no dobrze. Ostrożnie, uwaga. Ak, ostrożnie. Ak, ak, ak. No. Dobry. No nareszcie człowiek wygląda statecznie poważnie, tak młody jak tych marynarkach. Proszę, malitan, jeżeli mi wolno coś zaproponować, to co? To mnie się wydaje absolutnie, że co? Nie, że na takie wizyty trzeba absolutnie młodo wyglądać. O... Kobieta lubi... O, panna Wanda to lubi właśnie statecznych ludzi, poważnych i przyzwoitych. Możliwe. Cicho! Nie płacz! Cicho bądź! Gazety nie mogę czytać! Słyszysz co? Nie wzruszysz mnie! Po pierwsze, stare sztuczki, za stary jestem, nie dam się na to brać. Po drugie, nic mnie nie obchodzisz. A po trzecie, jak stoicie, mówicie go być, to cicho być! No proszę cię! Bardzo cię proszę, no uspokój się, no nie bądźże dzieckiem, no.
A pan to ma rację. On rzeczywiście troszkę do mnie podobny. On jest nawet bardzo do mnie podobny. Ma moje oczy. Wygrałeś los na loterii, bo ja mam wyjątkowo ładne oczy. Łazi, łazi, popatrz mi. A ty ciepciuś ty. A kuku, a kuku, a kuku, a kuku, a kuku. Halo? Co? Policja? Za chwilę, zaraz poproszę. Wandeczko, proszę do telefonu. Telefon do mnie? Zaraz przyjdzie. Tak. Halo? A, tak jest, moje auto. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Co to? Za tajemnicza historia, co? Wszystko w porządku. Myślałam, że mój mąż porwał mi auto, ale policja przysyła mi je z powrotem. Już wszystko zapakowane. A to doskonale, Wandeczko, to bo o wszystkim porozmawiamy w Warszawie, a tymczasem pospiesz się. Jeszcze tylko z dzieckiem muszę coś zrobić. A cóż ty chcesz zrobić z dzieckiem, co? No oddam je gdzieś na wychowanie, przecież do Warszawy nie zawiozę. A przepraszam, właśnie zabierzemy dziecko do Warszawy, niech ciocia, niech rodzina coś postanowi. To moje dziecko. O, przepraszam. To nasze dziecko. Niestety należy do rodziny. Dobrze, niech jedzie. Mor. Sługa najniższa. Witam. Witam pana. Jak ze zdrowie? Dziękuję. Jak to pan wychodzi? A tak rzeczywiście ja muszę być. Nie, żeby przyjść do siebie. Tak. A pan? Ja. Aha, to mój daleki krewny. Bardzo daleki. Właśnie przyjechał niespodziewanie i... Jak to? Sam? A sam, naturalnie. I stęsknił się za mną, bo nie widzieliśmy się 20 lat i... Pan daleki! Cały Jarączki. Dzień dobry panu. Cały Jarączki, jak to? Pani też wychodzi? Nie wyjeżdżam, interesy mnie wzywają. Tak. No pan to chyba najlepiej rozumie, pan, człowiek interesu. Ja właśnie... Prawda, mieliśmy załatwić sprawę tych 200 grających lalek. Akceptuję te transakcje. Kiedy ja... Bardzo przepraszam, ale ogromnie się śpieszę. W każdym razie jestem bardzo szczęśliwy pańską... stałą klientką. Do widzenia panu, do widzenia. Panie, gdzie oni pojechali? A bo te łopańskie, no te Kwadorczyński. Jo, do Warszawy. Oj, ludzi! Oj, Boże, mój Boże. Szczepciu? No. Ty śpisz? A, nie było. A ty? No, popatrz. Ja też czegoś nie. Tończu. No. Ja se śmierć zrobię. Ja nie mogłem żyć bez bajbosa. Ja też nie. Ja nie. Ja teraz, braci, czuję, co to jest matka. To ja dopiero teraz wiem, co to ojciec. Szczepciu, my musimy jechać za bajbusem do Warszawy i to absolutnie. Jeźdź, durny waria, do Warszawy. Masz na bilet? A my razem do kupy, to ja nie wiem, co mamy na pół bileta. Szczepciu, słodkieto i coś powiem, ja na coś padną. Chodź na to. Fajno, Tłęciu, fajno. Тонько, живеш? А ти? А я гадам, то ти певні, що живем? Ну так драконку ніби виходить. А тобі, Щепчу, ви годні? Файно!
A tobie, Tłanciu? Jako taku. I z owszem. Szczepciu, a do Warszawy daleko? Zara, zara! Na zdrowie. Jak do żarcia, to im śpieszno, a jak do roboty, to śpią. Dzwońce, dzwońcu, męcz się, to poczujesz, że żyjesz. No nareszcie. Ile razy mam na chlipka dzwonić? A ile razy pan kasjer dzwonił? 6 razy. Wystarczy. Nie, chyba za na to się rozpuścił. Ja się rozpuściłem? A kto tu pracuje, jak nie ja? Szachy grają, herbatkę popijają, a do roboty nikogo nie ma. Proszę się nie wtrącać nie swoje rzeczy. A kto ma je wtrącać? Za takie gadanie wylecieć z posady. Złudzenia apteczne. A kto mnie wyrzuci? Tutaj nawet nie ma takiego, kto by wyrzucał. Właścicielka panna Ruczyńska samochodem po mieście gania, ciocia dama, a stryjcią niańkę się zamienił i dziecko bawi. Coś o tym dziecku słyszałem. Coś mi się o uszy obiło. Co to za dziecko? Coś mi wygląda na takie złudzenie apteczne. Mówiła mi moja Basia, aha, że tam w domu... Podona i gomora, rozumiesz? Jak to wygląda? Co ludzie o tym powiedzą? Dziecko jest, a męża nie ma. Uciekł. Uciekł. A kto ci uwierzy? Słyszysz mnie, to wszystko nic, a nic nie obchodzi. No nie znam jego adresu. To go poszukaj. Nie chcę znać tego dziecka, dopóki nie znajdzie się jego ojciec. Ach, ładnie nas urządziłeś. Taki skandal w naszej uczciwej rodzinie. Jeżeli to dziecko ci tak przeszkadza, to mogę je odesłać z powrotem. Dokąd? Do obcych ludzi? Bo przecież adresu swego męża nie znasz. Ach, co pan Zalewicz sobie o nas pomyśli? No, on jest najmniej ważny. On by nie zostawił żony z dzieckiem, on by nie uciekł. Czekaj. Zalewicz wie o wszystkim? Nie. To trzeba go będzie jakoś delikatnie o tym uwiadomić. Ach, przecież on jest taki wyrozumiały, że... Dziecko się ukryje i wy się pobierzecie. Ach, tak! Jakieś skrzynie nadeszły ze Lwowa. Co z tym zrobić? Przecież pan widzi, że ja jestem zajęty. Niech się Hipek tym zajmie. Trzeba się przekonać, co za skrzynie i kto je zamówił. No, Hipcie. No dobrze, dobrze. A kto ma się zająć, jak nie ja? Ech, jak tak oczy zamknę, to już sam nie wiem. Woźny jestem, czy dyrektor? Złudzenia apteczne, jak pragnę podwyżki. Łęciu! Łęciu! Wysiadać, Warszawa! Cytujesz dłożyc? Na skłon! Ja bardzo się jej przepraszam, jeś troszkę mi się zrzemnął. A gdzie my jesteśmy? Mnie się zdaje, że my zajechali do tego gościa, że on zamówił lalki. A kotki dwa, siare bury, opy dwa, nic nie miały do roboty. Kotki dwa. Ty znowu już wychodzi. Muszę, stryjciu, muszę. No jaka ty jesteś maska. Ty przecież nic nie dbać o tego dzieciatka. No mam tobie godnego zastępcę. A zresztą stryjciu, on ciebie tak lubi. A, bo on się zna na ludziach. No to pa, stryjciu. Bilozio jestem, znam się na ludziach. Chodź, no, bilozio, chodź, no, chodź, no, tra-la-la. Ciocia Tygrys idzie. Chodź.
przecież. A no, i to ma być zajęcie dla starszego pana. Po pierwsze, tu nie ma żadnego starszego pana, a po drugie... Po drugie. Przez 30 lat nie słyszę nic innego, wciąż to samo. Co ty tu robisz przy tej plamie naszego nazwiska? O, po pierwsze, nie plama. A jeżeli nawet, to się pieluszki wypierze i już. Jak on śliczny. No jaki on śliczny. Wykapany jak. Więc mam odejść. Pozwalasz mi zostać? Chodź stąd! 30 lat to samo. Ja nigdy nie wiem, kiedy ty mówisz tak, a kiedy nie. Teraz mówię tak! I znowu nic nie da. Chodź! Nie no, co za granda? Na zdrowie. Już druga skrzynia pusta. Nic, tylko przez cały dzień złudzenia apteczne. Przepuść pan dyrektor, proszę. Alo? Kto proszę? Kto mówi? Kto to mówi? Kto? Warszawa! Tak rozumiem doskonale, ale kto... To proszę? Firma... Przepraszam, to nie ja, to Warszawa nas prosi, panie pryncypale. Niejaka Wanda Ruczyńska. To panna Wanda Ruczyńska. Nie, niejaka, a pan Wanda Ruczyńska. Miano? Proszę, panie panie. Pan... Granda się nazywa i nic więcej. Za farmazona pan nas bierze. Zaraz każę sprawdzić. Nie. Sam pójdę sprawdzić. Nie. Sam pojadę do Warszawy, ażeby on przed panem Ruczyńskim. Dobra. Przyjedź pan sam. Gdzie pan Ruczyński? Ty? A także rozkoszny bobatek, a? Dziubdziuś, nik. Pana też niczego warty. Chodzi? Nie, jeszcze nie. Ale nogi już ma. Ciężki musi być. No, pewnie tu siutki. A pani ile waży? 72 kilo w zeszłym miesiącu. Nie może... 72... Nie, ja się pytam o dziecko. No. 72 kilo. Dziecko waży mniej. O wiele mniej. No, tak. A także ładne. Karmione butelką. A butelką? Dziewczynka, co? Śliczna dziewczynka. Pan starszy sam koło dziecka chodzi? No, naturalnie, że sam. Aha, roboty jest. Bo to trzeba i pieluszki zmienić, pieluszki uprać, i pudrem zasypać, i mleczka nagrzać, i mleczka podać. O, to tłończu nie ma co. Nie trzeba szukać po ulicach, bo tutaj busa nie znajdziemy. To trzeba iść do takiego ogroda dziecinnego, jak u nas jezuicki, czy coś. A, możliwi, no to chodź szukaj. Ludzie teraz mają nowe zmartwienia z powodu tych kidnaperów. Słyszała pani się o tych kidnaperach? A co to te kidnapery? A to bandyci, którzy porwają dziecko, żeby potem żądać okupu. Ojej, to jak cygany. Ale Boże, paniusiu, Boże, proszę paniusi, dlatego, że to biały dzień napadają i tak. Pana Franiu, idziemy. Thank you.
Chcieli pobrać. Kogo? Ciebie? Ciebie. Mnie? Nie, z tobą nigdy się nie można dogadać. Nie, tylko tak. Było ich dwóch. Otoczyli mnie ze wszystkich czterech stron. A ja im dałem takiego drapaka, że ten... Nie dałem cię porwać, co? Nie dałem cię porwać. A ty widziałeś, jak ja biegłem, co? Czyś ty oszalał, co ty wygadujesz? Nie oszalałem, tylko wy wszyscy nie macie serca. Ojej, łani, kindapery, bandyci, uciekajcie stąd! Panowie, do kogo? Do Bajbusa. Do kogo? Wy przyszli po dziecku. Proszę, panowie pozwolą. Byś widział, Tłonciu, co się będzie działo, byś widział. Ty mnie jeszcze, Tłonciu, nie znasz. Ty mnie też nie. My się jeszcze oba nie znamy. Co mamy tu chcecie? Panie, inu bez gwera, bo ja jestem raptus nervus. Dziecku przyszli. U Bajbusa. Ja wam dam Bajbusa. Ja wam dam dziecko, wy kindapery, wy. My nie żadne kindery, no my ze Lwowa. My przyszli dziecku zabrać. A niby jakim prawem, co? A o jakim prawem? A ja przecież jego ojciec jestem. A? Co nie? Niech szepciu powie, co ja jestem. Szepciu słodki, co ja jestem dla Bajbusa? A jak co? A ojciec? Jak pan mógł zostawić ją z dzieckiem i uciec? Kto ojciec? To my szukali po całym Lwowie, w hotelu i no nam powiedzieli, że pojechała do Warszawy. No już, teraz wszystko wiecie, oddajcie dziecku, idziemy chet. Dziecko oddać? Takiemu ojcu? Nie oddam. Za żadne skarby świata nie oddam. To pan mówi, że pan nie odda? Nie? Nie. Nie? Nie. A ja zaraz idę teraz na policję, a tu przyjdę z posterunkowym. Właśnie. Chwileczkę. No więc... Przecież ja muszę namyślić się troszeczkę, może coś wynajdziemy, ja muszę się porozumieć z żoną. No fajno, ale galopem. No to fajno, galopem będzie. No można chwileczki poczekać. O, chwileczkę można poczekać. No, może tego panowie wobec tego chwileczkę poczekają. Cześć, rączki. Padam do onuk. Chwileczkę, bardzo proszę, cały rączki. Oj, proszę pani, co za heca. Jakieś dwa typy po dziecko przyszły. Lwowianie? Czy ja wiem? Gadają jakoś po chińsku. A ja tu, wtedy tu. A to już wiem. Jak się macie, panowie mechanicy? Co rączki? A pani nam fajne sos narobiła z naszym Bajbusem. Pani nam zabrała nasz największy skarb, nasz majątek. Jak to? Sami żeście mi dziecko podrzucili i uciekli. Oj, ludzi! My nie uciekli, no automobil nie chciał stanąć. Zaraz, przepraszam. Proszę pani, my już o tu nie mamy na mniejsze pretensji, absolutnie. I no niech nam pani pomoże. Niech pani powie temu panu z duchu. Oszalała. Niech sobie jedzie do wszystkich diabłów. Ale dziecko zatrzymamy.
Maria, Maria! Przecież Wanda musi mieć męża. Trzeba go ludziom pokazać. Jaki by nie był, ale zawsze mąż. Honor rodziny będzie uratowany. Lepszy taki niż żaden. No tak, ale gorszy już nie może być. Jak on wygląda, bój się Boga. Czyż jego nie można ludziom pokazać? No, no trudno, nie ma na to innej rady. Wykąpię się go. Takiego pyska nie zmieni. Ubierze się go, no. No jakoś to będzie. Idź teraz do niego. Namów go, żeby został, żeby nie wyjechał. Udobruchaj go. No dobrze, ale dlaczego właśnie ja... Ono fry! Aha, więc nie chodzi, nie. Idź! Idź, no a trzęsiesz głową, żeby nie... No to ja idę. I już się nie rysuję. No więc pamiętacie? Załatwione, co? Ma pani moje ręki. Sztama, stój. To żoneczka już jest. To Bejbusa mama, a ja... No ta co, Tłęciu, ta żona, ta co? Proszę, może się kochany krewny rozgości. Będzie nam niewymownie miło, szalenie miło, wściekle miło. No, pan już może iść. Do widzenia, pan. Nie, proszę pana, ja bez szczepcia nie zostanę. My oba cmaj, albo my oba, albo żaden z nas. To też bajbusa krewny. A, no w takim razie, proszę, niech też pan się rozgości. A może pan ma więcej takich krewnych, co? Nie, nie, za wyjątkiem na dwóch to już nie ma cali. A, chwała. De, wielka szkoda, doprawdy. A taka miła rodzina. Prawda? Rozumiem. A proszę pana, a my by mogli pójść na chwileczki maleńki do bajbusa? Ja pójdę i przyjadę tu z nim z wózkiem. To chodźcie, pójdźcie, pokażę mi się, jak mu pan nie opuścić. No to pan Rusiu, pa! Servus, rodzino! Pana dłoną? Dłońciu, ta ty wziął i użenił się bezboleśnie. Obudził się, baczność królewicz jedzie! Szczepciu, Tłońciu, bajbus. Nie oddychać, nie oddychać. Ani myślisz nie spać. Ani tu Tłońciu miętku. A jaka pościel cudna. Tak, brać, jak u brusy u słodkiej ciotki w Bandziuchowie na świętu. A ja się męczył całą noc. Nie mógłbym zasnąć ani na chwileczki, widastu. Tłońciu, czy no, może złop bolał? Ale skądżesz. I no kazali spać w tym ubraniu. A mnie gorąco jak nieszczęście. Trzeba było, Tłońciu, oberluft utworzyć. Mnie to do gustu taki spanie w ubraniu. Nogi mnie pokwarnieli. Człowiek całą noc się męczył i nie mógł nawet na chwileczkę wrócić się bidastwu. A kto ż tobie bronił? Kto? Nikt. I no ja się bał, żeby mnie się portki moje nie zbieli. O, widzisz? Twoje portki całkiem już nie mają kanta. O, wa! Ja i tak w tych portkach na ulicy nie pójdę. Proszę. Do środka. Proszę panu. Kąpiel gotowa. Ależ tu cuni, Szczepciu, cuni, pilutku. Zostaw, Tłońciu, bo zaraz wysmarujesz. Zostaw. Umyj sobie prędko pyski i zaraz idziemy chętnie.
kiedy nie ma w czym? Ało, mednica. Aha. Ale nie ma wody? Aha. Pewnie zaraz naniesu. Ja myślę. Ech tu cunie, cunie. Bardzo. Ty widział jeszcze, czy to jak ślizgawka? Prawda? Czekaj, ja wlizę. Jak to przyjemnie, ty widzisz? Ty słuchaj. Ty nie wiesz, co państwo śpią w ubraniach. Co oni się w ubraniach też kąpią? A jak to woli, ta co? Nie. Oj tak, zicher się kąpią w ubraniach, bo powiedz się rękawiczki mają, ty widzisz? No tak to, żeby się ręki nie zamoczyli. Ale patrz mu to, ciu. Patrz mu, jak to było. Patrz mu to. To telefon, czy co? Ale świecący. To pewnie telefon do kuchni. Aha. Tylko wasza wina. Gdyby Wandzia była u nas, nigdy byłoby do tego nie doszło. Nie mam racji, Knyspa? Tak, naturalnie. Ale właściwie przecież nic się takiego strasznego nie stało, że Wandziunia wyszła za mąż tajemnicy. Przecież to się zdarza w najlepszych rodzinach. Nawet w królewskich rodach. Przecież ostatnio jakiś książę krwi ożenił się ze szwaczką. To może w królewskich, ale nie w naszej. Czy u nas byłoby to możliwe, Nespa Erasm? Tak, naturalnie. A to obłudnica, kurczę, że sam obłudnik. Przyjrzyj. Dzień dobry. Siadaj. Kolowujaszka tam, Wandelka. Co pani chce robić z moimi palcami? No muszę obciąć paznokcie. To jak ja będę wyglądał bez paznokci? Niech pani choć jeden zostawi. Nie, ja poproszę na sam pierw fryzury. Proszę bardzo. Proszę siedzieć spokojnie, bo pana skaleczę. To za co? Co ja pani złego zrobił? Ja pani pierwszy raz w życiu widzę. A, to ja lubię to. Ale to ładnie słychać. To weź pan ten talerz, bo ja nacypię popiół, szkoda. Nupciu, zostań. Kiedy dziecko... Onufry! Baśka tam jest. Tłońciu, cudnie teraz wyglądamy, prawda? No Tłońciu, żeby ty mi nie zrobił wstydu przy stole. Nie szczepcie, ja będę grzeczny jak mrówcia. A to nie chodzi o grzeczność, tylko o żarci. Żeby ty nie jadł kielbaski palcami. Szynki to możesz. Zara, to jak można szynki, to czego nie wolno kielbaski? A bo gorące, durne waria. A, tak. No poza tym teraz ojciec będzie się zajmował dzieckiem? A ja co będę robił? Ty wreszcie zajmiesz się sklepem. A ja myślę, że byłoby daleko lepiej. Mór właśnie wań zajął się sklepem. Bo jej sklep, mór powinien sklepu swojej żony pilnować. Władam do nóg. Mój mąż. Moja żona. Mądzie. Tip. To proszę. Szczepciu, może ona trzeba siędnąć? Proszę, siadajcie. Dziękuję. My się troszkę pustniemy, tak o, że... No ale obu, no proszę, siadaj. Prosi. Teraz może siędnąć. Szczepciu, czego oni nam nic nie mówił, żeby my też coś zjedli? Proszę. Co się ciągnie, oj.
Чепчу, чего она мне так мордує? Вона мне пхати кільбаси под нос, і я по ворам, і це з'їсть. Вона ківа голову жені. Зараз беж, Вітя. Можна? Прошу бардо. Ало! Панну пощунчу сладка, а в ньої... Пані, дай пан спокій з тим яйцем. I zaraz po śniadaniu musi pan pójść do sklepu. Do jakiego sklepu? Do jakiego sklepu? No małżonki, no. Ja tak było, proszę panie Basie, nie chwalący się, ale powiedzieć muszę, że w Lwowie wszyscy baby na mnie lecieli. A będzie tam jaka robota? Ale naturalnie, masę roboty, panie. To co nie? Ja jestem bardzo ciekawy do roboty, jak gdzie jest. I no Szczepciu, pójdzie ze mną. Ale naturalnie, panie, tam jest roboty na dwóch. Proszę panów dyrektorów, tak ten interes wygląda. A. Ten to śpi. A jak mu się znudzi spać, to w karty frajer sam ze sobą gra. A czemuż on sam ze sobą? Bo on lubi z mądrymi ludźmi grać. Ja bym przez most Kierbedzia przegonił Toto. Co Toto? No tu, Toto. To? Ta ty, ta Toto, to. Ojej, przepraszam, a skąd panowie? A ze Lwowa? Właśnie. Ze Lwowa! Nie no, teraz to ja już wszystko rozumiem. Proszę panów dyrektorów, tam panowie będą urzędowali. Proszę, o. Proszę. Panie, zaraz, a pan u siebie w kołowie. Nie. Kiedy mi pan dyrektor zatelefonował, że panowie tu przyjdą, to się strasznie ucieszył, że panowie dyrektorzy tu nareszcie porządek zrobią. Tak. O, trochę tu nieporządek na tym biurku. Ale trudno, ja tu jestem i dyrektor, i woźny, więc na jedne głowę to trochę za dużo. Po mojemu próżniaków trzeba do roboty nagonić, bo na zdrowie. Absolutnie. No dobra, pańsku, fajno. I no powiedz mi pan, czego tu wszyscy ludzie chodzą jakiś taki smutny i zasany, jakiś śpiący. Właśnie. Nie, to jest racja. Interes trzeba zbudzić. Tak wedle mego, jakby się go pytał, to ja myślę, że najlepiej ich by trzeba nauczyć śpiewać. Bo jak będzie śpiewał, to nie będzie sał. Dzień dobry, uszanowanie, czy mogę służyć lalką? Służę, proszę, małe, duże. Tylko, czy one tanie? Człowiek chce, ale widać źle. Jeszcze dzień, jeszcze dwa, wszystko na świecie granice ma. Było nam źle, to będzie lżej, jutro będzie lepiej, okej. Pierścień przód, do góry nos, los idzie na nas, to my na los. Więcej się śmiać, a martwić mniej, zaraz będzie lepiej, okej. Ile razy już był taki cud, ktoś idzie spać, by przespać nóg. Nagle rano list i krótka wieść, że wygrał los. I ma co jeść, i ma co pić, i tak ma być, i zawsze należy nadzieją żyć. Kto trzyma się zasady, ten temu będzie lepiej, okej. Thank you.
powinien być miły, wesoły, uśmiechnięty, wysportowany. I brodę powinien ogolić. I nie nosić okularów. O, i powinien śpiewać, tańczyć. Przepraszam, jak to? Śpiewa? Jestem. Trudno. Jak? Dalewicz. A, to pan nam wykombinował ten nawalantu z pustymi skrzyniami. Ja bardzo przepraszam, właśnie specjalnie przyjechałem, żeby wyjaśnić. Omyłkowo wysłano puste skrzynie. Nowy transport powinien lada chwila nadejść. Siewisie, bo panie szanowny, towaru nam trzeba. Interes idzie po prostu, no, jak zegarek genewski. 120 sekund na minutę. Tak, podziwiam. Rzeczywiście wspaniała organizacja. A może zastanę kogoś z dyrekcji, może pan Ruczyński, może panna Ruczyńska? Złudzenia apteczne. Oni już teraz nie przychodzą, bo mamy już nową dyrekcję. Jak to nową? No jakże, nowa dyrekcja to ta, która wykombinowała, żeby śpiewać przy pracy. Ach tak, śpiewać przy pracy, tak, to doskonały pomysł. Świetna metoda. Co to? Co wy tu robicie? Kładam dłonóg, najniższy smuch. Skąd najwyższa dyrekcja? Co? Oni są dyrektorami? No bo my tak, my szukali jakiej roboty, żadnej roboty nie było, no to co, a my musieli zostać dyrektorami. Wyszuję? No jakże wam się powodzi? Bardzo dobrze, proszę pana dyrektora. Pan Ruczyński z nas bardzo czegoś zadumiony nawet. Tu wysłuchał, każdy jeden śpiewa. Tak. Słyszałem. To wyście nauczyć śpiewać ty, tak? My, ze Szczepcim. I no to jedno, że pan dyrektor czegoś do nas nie pasuje, bo nie lubi śpiewać. Nie, bo to tak, jak człowiek ma jakieś zmartwienie, prawda, czy smutek, czy co on tam ma, to jak on się pośpiewa, to zaraz mu żyje na duszy, na sercu. Właśnie. Już drugi raz słyszę dziś to samo. Proszę pani, ja chciałbym jakąś piosenkę. Wie pani coś w rodzaju... Aha, rozumiem, coś modnego, jakiś przebój. Tak, żeby było ciemne, no i żeby miało trochę serca. Może to. Pan pozwoli do pianina, to ja przegram. Dziękuję pani, ja sam. A gdzie można? Proszę bardzo. Przepraszam. Jaki przystojny. Elegancki. Śliczny. Piękny uśmiech. Jaki ładny. Myślałem, że szczęście jest tyrdęce, a w życiu inaczej się dzieje, a ono naprawdę jest trudna. Przychodzi samo, podaje nam ręce, jak ze mną się właśnie zdarzyło, że przyszło i na mnie rzuciło swój dach. Sam nie wiem, co się ze mną stało, coś tak dziwnego. Powiedzcie mi, dlaczego dziś wszystko było tak. I nie wiem sam, jak to się stało, że twoje oczy nie dają spać mi po nocy, nie dają żyć za dnia. I nie chcę skarbów na ziemi, słońca ni gwiazd. Największe skarby na świecie oddałbym dziś za ciebie, bo wiem już, co się ze mną stało, już zrozumiałem, że tak cię pokochałem, jak jeszcze nigdy nie. Przepraszam bardzo, przeszkodziłam panu? Nie, proszę bardzo, skończę znowu. Ale pan to tak pięknie śpiewa. Doprawdy.
Spodobało się pani panno? Wanda Ruczyńska jestem. Ale ja pana znam. Czy nie ze sceny? Pan jest artystą? Nie. Właściwie tak. Ja bardzo rzadko występuję. Moje nazwisko Dulcki Aleksander. Bardzo mi miło. Niechżeż pan zaśpiewa jeszcze raz. Kiedy ja właściwie nie umiem jeszcze dobrze słów. Ale proszę bardzo, proszę. Niech pan zaśpiewa dla mnie. I nie chcę skarbów na ziemi, słońca ani gwiazd na niebie. Największe sardy na świecie oddałbym dziś za ciebie. Bo wiem już, co się ze mną stało, już zrozumiałem, że tak cię pokochałem, jak jeszcze nigdy nie. Boga, no to zażytkowni, Walerianowie. Nie, stryjku, nie. Jestem, jakby to powiedzieć, oczarowana, oszołomiona. Pewnie jakimś nowym modelem automobilu, co? Ależ nie, i to nie. Więc ja nic nie rozumiem, słowo daję, o co chodzi. Ja w twoim wieku... Czy też byłeś taki szczęśliwy, jak ja, stryjku? W twoim wieku po pierwsze... Byłem poważniejszy i dużo, dużo starszy. A po drugie? A po drugie, po piąte i po dziesiąte, nie zapominaj, że masz obowiązki. Ale wiesz co, Wanda, Wanda, jesteś to dzielny człowiek, aha. Jak to pozory czasami mogą mieć? Interes na nogi postawił, a bardzo dobry wybór zrobiłaś. Udał ci się. Kto? No jak to kto? Mój mąż. Mój mąż? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Proszę, dzisiaj jeszcze więcej jak wczoraj, a tu właśnie pan ma rozliczenie, to rachunek. A dziękuję, świetnie. Fajran, cześć. Czekaj, pan zaraz przyjdzie, tłońku, pójdziemy razem. Nie mogę, no. Ja nie mam czasu. Damska istota. Baba? Jaka baba? Narzeczona. Wie pan, bo ja się też tutaj znalazł jedne mutanki. Mało, że nie narzeczona. Kocha? Tak to wie, zdaje się. A cudna, joj, ludzi! Ona do mnie gada tak o. A jak ja się mogę gniewać na takiego miłego pana? To ona mnie zna? Nie, tam ona do mnie gada. Nie wiem, co się ze mną stało, coś tak dziwnego. Powiedzcie mi, dlaczego? I wszystko urok ma. I nie wiem, jak to się dziś stało, że moje oczy nie dają spać mi w nocy, nie dają żyć na dnia. A tam tańczą, proszę. I nie chcę tu na ziemi słońca i gwiazd na niebie. Największe skarby na świecie dałabym gdzieś na ciebie. No proszę, no nie pozwalcie, gdzie pani tońku. Dziękuję.
Ja chwileczki postoję, posłucham i zaraz se pójdę. A pan lubi muzykę? Okrutnie. A jeszcze jak pani tak suni, gra to mnie coś tak za serce bardzo. Pan ma romantyczne serce. Nie reumatyczne, nie zdrowy. I no może czegoś bardzo miętki. Panie Tońku, a pan się już kiedyś kochał? To musi się pan zakochać. Gdzie by ja śmiał się? Musi pan, będzie pan taki szczęśliwy jak ja, panie Toń. Musi pan. Bo ja pani chciał powiedzieć, że ja pani bardzo... No to ja sobie już pójdę. A znalazł już pan sercio tę jedną? A ja jej znalazł, no. I no ja nie wiem, co ona by mnie chciała. A mówię panie właśnie na sumienie włoski, ona by miała u mnie raj na ziemi. Ja bym dał prezenty, podarunki na świętego Mikołaja, na gwiazdki, na urodziny, co jej ino do głowy by wpadnęło. No, to pewno się zgodzi. Która by tam nie chciała takiego męża? Bez hecy, panu Waśku. Naprawdę? Ja właśnie, że to, co ja chciał powiedzieć. Ja... Przepraszam. Panowie przyszli. To jest Dolly, a ja jestem Molly. Dokąd panowie proponują? Chodźmy na dancing. Tak, do renesansu. Panowie naprawdę są bardzo mili i bardzo dowcipni. Pękałyśmy ze śmiechu z Moli z waszych listów. Czepcie, ty co pisał? A skąd? Dlaczego pan taki smutny? Wcale się pan nie śmieje. Ta szczep. Czemu mogę służyć? Dla mnie kotlet cielęcy, panie Edwardzie. Dla mnie omlet. No i naturalnie zamrozić buteleczki. Koniaku. Ja bardzo lubię koniak. A panom czemu mogę służyć? Pep a la stroganów? Albo lin a la burgeles. Co proszę? Może na przystawkę jajko lukulusa, proszę pana, pomfrit i sos kawu. Szczepciu, po jakiemu gada? Wojku, ja te Warszawy nic nie rozumiem. Proszę podawać. Już się robi. I co się temu stało? Coś tak dziwnego, powiedzcie mi na te. Na niebie, na niebie.
naturalnie. Tak. Co to może jedna piosenka? Dziś rano jeszcze pana nie znałam. A teraz? Razem. Nigdy bym nie przypuszczała. Wie pani, że ja też nie. Ale pan ją ślicznie zaśpiewał. Ach. Dawno pan śpiewa? Dziś pierwszy raz. Oho, nie wierzę. No pamiętaj, dawniej nie mogłem śpiewać, bo mi wąsy przeszkadzały. Wąsy. I broda. Broda. Tak, no i te okulary. Okulary. Foka ze Lwowa! No, przepraszam, przepraszam, tylko nie foka. No, no. Ale co się z panem stało? Kto pana tak odmienił? Panie, i piosenka. Jaka ja byłam naiwna. Żeś mnie nie poznała z brodą? Nie, że się na tobie nie poznałam, tam we Lwowie. Wiesz, że ja również tam chciałem ci powiedzieć, że... Że co? Że cię kocham. No to powiedz teraz. Kocham. Proszę państwa, zaczynamy nasz program. Siostry Dolly i Molly odtańczą bolero. Masz tu, nasze sąsiadki, oło. Aha. Ty, oni się zichier na nas obrazili. Za co? Bo my z nimi nie poszli tańczyć i oni teraz ze słowu tańczą. Takuj nie bardzo ładnie my to zrobili, wiesz? Trzeba będzie pójść tę babę troszkę tak zabajklować, rozumiesz, ty nie, żeby niby z nami zatańczyli, co? Jo, masz tą ciurę, chodź. Rachuneczek. A za co? Za konsumpcję. Co proszę? Za kolacyjkę. To ja nic nie zamawiał, to co? Proszę, proszę pana, my zostali zaproszone przez te panienki, co tam byli. Czy panowie zapłacą? O, to rozchodzi, to my zapłacimy. Zaraz. Proszę to doliczyć do mojego rachunku. Kucham. Bardzo dobry pomysł z tym walem propagandowym, prawda? Owszem. Mąż Wandy to bardzo zdolny człowiek. Tak, rzeczywiście. No, Wanda nie zrobiła znów tak fatalnego wyboru. No nie. Jest bardzo szczęśliwa. Podarunki przygotowane, panie Hipku? Wszystko gotowe na ostatni guzik. A gości dużo? Pełno, ho. A pan Dalewicz jest? Pan Dalewicz? Jeszcze nie przyszedł. Proszę pilnować Hipciu, żeby wszystko było w porządku, dobrze? Dobrze. Gdzie są panowie Szczepko i Tońko? Powinni już tu być. Pewnie się we fraki nabijają. Jojo, Tońciu, jojo. Jojo. Dobrze nam tu było, Tońku, ale to nie dla nas. To serdecznie wielki państwo, bracie fortepiany. Ciebie kiedy tak serce w Lwowie bolało? Nie szczerze. Ja ci powiem prawdę, Tońciu, mnie też nie. Nam nie trzeba się było ogóle ruszać z Lwowa. Ale tak u naszego bojbusa maleńkiego, słodkiego, tu zabrać. To co, tu my teraz odbieramy i wracamy? Ale zaraz, Szczepcie, utrzeci. W tej chwileczce. A może oni się na nas pogniewają? A za co, tam my im co zabieramy? A bojbus nasz. Ale może bojbusowi będzie smutno. On ma tutaj takie wygody, takie pańskie życie. Łóżeczku ślicznych, kurderki. Jemu u mnie na słomie, na bambetlu będzie 100 milionów razy lepiej.
Ale co ty się na tym rozumiesz? Ta na to, braci, trzeba być matką. Na bok, królewie nie jedzie! A moje uszanowanie, bardzo nam przyjemnie w imieniu firmy, że pan przyszedł. Gdzie panna Roczyńska? Jest. Nawet już pytała się o pana fabrykanta. O, jest tam właśnie przy dzieciach. No chodźcie, Dzień dobry. To pan Danielicz? Tak. Pani, jak się pan zmienił, to broda panu wyszła, a pani, a co pan tu robi? Skąd się pan tu wziął? No właśnie pani? Zostałem zaproszony przez pannę Wandę na dzisiejszy bal. A to ładny bal, no. Właśnie szukam jej, bo chciałem się z nią przywitać. Z kim, panie? Z panną Wandą. Panie, chwileczkę, ja muszę z panem przed tym porozmawiać, dobrze? Proszę pana. Bajbusi! Jak to więc, pan powiada, że Wanda pana zaprosiła? Pana to dziwi. No ale teraz między nami to jest wszystko w porządku. Panna Wanda mnie nie lubiła przedtem, ale teraz zmieniłem się. Właśnie, no i mam nadzieję, że wkrótce panna Wanda i ja... Nie, za późno, panie. Jak to za późno? Za późno co najmniej o rok. Jak to rok? No przecież dziecko, panie, roczne dziecko. Jak to? Naprawdę nie rozumiem, co ma dziecko wspólnego z panną Wandą? No przecież panna Wanda ma syna. Kto? Panna Wanda, Wanda ma syna i męża ma, panie, i to bardzo udanego męża. Czyścianego, Przepraszam. I złaziła, pan Danewicz szukał panią. Jest na sali, tak. I tak pani odkładają. Juleczku, jak się masz? Komedianka. Co jemu się stało? Prawdopodobnie zmartwił się. Czym? No, że masz syna, że masz męża, musiałem mu powiedzieć. Ja, co prawda, zrobiłem to bardzo oględnie. Co stryjek narobił? Przecież ja nie mam ani męża, ani dziecka. No, bajbus. To jego syn, no. Czyj, Tońka? Tak, nie, to znaczy podrzucili. Kogo, Tońka? Nie, bajbusa. Bajbusa? Tak. Komu, tobie? Nie, to znaczy on mnie, a jemu ktoś inna. Co wy tu robicie? Wyrywamy do Lwowa. Za tym dzieckiem. Co znaczy słowcy, mało? To nasze dziecko, szczepcie i moi. Co znaczy wasze? A pani Wanda? Ona nie ma żadne prawo do tego dziecka. Przecież to matka. A jaka matka? To ona nam kazała urywać jakieś wariactwo Tujkowi, jakieś kumedii. Bajbus! Gdzie bajbus? Zabrali mi bajbusa! Nie ma bajbusa! Gdzie bajbus? Gdzie Dalewicz? Gdzie bajbus? Gdzie Dalewicz? A co u mnie obchodzi, mój Dalewicz? Gdzie bajbus? Bajbusek, mój kochany! Bajbusek! Żeby bubłona się chciała pozbyć na jakieś płoki wstrętne, włosate i brudate i mnie kazała udawać męża. A ja nie chcę udawać męża. Tak? Nie chcecie? Nie. O, dziękuję. Gdzie Wanda? A co u mnie obchodzi pańska Wanda, panie? Co? Moja? Dziękuję. Gdzie bajbus? Gdzie mój bajbus? Panowie, oddajcie mi dziecko. Szkoda gadania, to jest nasze dziecko. My się go znaleźli. No ja wiem, bo Wandzia wszystko mi opowiedziała. No ale co wy z nim chcecie zrobić? Zabieramy go do Lwowa i Pertik. No dobrze, a kto go będzie pilnował, panie? A co za gadanie? Ta ja? Matka? Ja ojciec. No tak, no, naturalnie.
rodzice, ale nie dacie sobie rady. Szanowny panie Tądziu i ty, szanowna pani Szczepciu, oddajcie mi dziecko, przecież zrozumcie, ono potrzebuje opieki, ono musi mieć cieplutko, ono musi mieć czyste łóżeczko. Panie, niech się pan Łotu nie kuca. Jemu u mnie w chałupie będzie jak w raju. I no ja Tądziu zrobię małe przemeblowanie. Ja swoje łóżko swoim silnikiem zesunę, my po bokach, bajbus we środku na silniku. Jak to bajbus na silniku? No przecież za twardo dla niego. On przecież jest taki delikatny, on jest taki malutki. No tak i prawda. No widzicie panowie, przecież on dorośnie, prawda? Dorośnie, będzie duży i będzie potrzebował i buciki, i ubranku, i do szkoły, bo niezdolny, on jest bardzo zdolny. No, ta paraca. Widzicie, no więc oddajcie. Mi dziecko, ja je tak kocham. Ja będę dbał o nie, ja będę się starał. Ja mu niczego nie będę żałował. A co, Tądziu? U nas jemu tak dobrze nie będzie. Będzie się męczyło bidactwu. Tądziu, nie ma co. Pocałuj bajbusa. Moje złote, słodkie brylanty moje. Inu. Jedno se wymawiam, ma stać w metryce bajbus urodzony w Lwowie. Bajbus? Bajbus? Kakaj bajbus?